Pan Jezus zostawia nam testament, zanim odchodzi do Boga Ojca, zanim odchodzi w ogóle z tego świata przez śmierć krzyżową, spożywa z apostołami wieczerze. I właśnie w ten wieczór wyjątkowy wszystkie słowa, które wypowiada Jezus, są niezwykle ważne, testamentalne. To są Jego ostatnie słowa, które wypowiada do uczniów, ostatnie nauki, ostatnie wskazówki. I tam Pan Jezus mówi o nowym przykazaniu. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Co to znaczy? Wzajemnie się miłujcie. To jest inna miłość niż ta, o której mówił wcześniej, do wszystkich bliźnich, miłość do Boga, miłość do wrogów, miłość do siebie samego. To jest inna miłość. Dzisiaj mówi Pan w tych testamentalnych słowach o miłości wzajemnej, abyście się wzajemnie miłowali. Jaka to jest miłość? Otóż to jest miłość między Tobą a mną. To jest miłość między uczniami. To jest miłość, która ma być w Kościele. Jak Ty kochasz swoich braci, swojej siostry w parafii? Jak kochasz miłością wzajemną tych, którzy wraz z Tobą przychodzą na mszę? Zobacz, że często nawet się nie znamy. Jesteśmy dla siebie obojętni. Już nie mówiąc o sytuacjach, kiedy ktoś wilkiem na siebie patrzy, oceniając, krytykując, osądzając brata, siostrę w Kościele. Tak nie powinno być. Jezus zaprasza, byśmy się miłowali miłością wzajemną, czyli mamy jako uczniowie, jako wspólnota wiernych, jako katolicy, jako chrześcijanie, kochać się, czynić sobie dobro, ustępować, pomagać, wspierać, pocieszać. Miłość wzajemna to jest to, do czego Bóg zaprasza ciebie i mnie. Tak więc popracujmy nad tym. I w gronie wierzących, w gronie uczniów chcemy każdego dnia realizować tę piękną miłość, o której mówi Pan w swoim testamencie, w wieczerniku, przed odejściem z tego świata do Ojca.